chłopacy, którzy są najbardziej popularni, chodzą na większą ilość randek, to nie są ci, którzy są najbardziej skuteczni procentowo, tylko ci, którzy dają sobie największą ilość szans, czyli podchodzą do największej ilości kobiet. I to bardzo mi wybrzmiało i przekładam to na biznes. Duża ilość decyzji, zakładając, że zawsze ją analizujemy, przełoży się na dużą ilość dobrych decyzji w czasie. Cześć drogi słuchaczu, witam Cię serdecznie w naszym podcaście Etery Nieruchomości, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem biznesowym i mówimy tylko o tym, co faktycznie działa oraz przynosi efekty. Dzisiejszy odcinek w moim przeczuciu jest wart miliony, ponieważ gościem specjalnym jest Marek Zmysłowski, facet, któremu gra ze Sims weszła za mocno i postanowił sobie budować prywatne miasta w Dominikanie na Samanie. Cześć Marku. Dzień dobry, cześć, czołem. Marek jest seryjnym i mega skutecznym przedsiębiorcą i dzisiaj ten wywiad stworzyłam z taką intencją, aby Ty, drogi słuchaczu, mógłbyś poznać narzędzia tego tytana i podnieść swoje życie jakościowo, biznes również. Zaczynamy. Ależ mi dałaś intro. Jeśli chociaż w 10% to jest prawda, to może rzeczywiście warto wysłuchać. Tak jak mówiłam Ci wczoraj w naszej konwersacji, że również odczułam, że po tej rozmowie na pewno gdzieś tam ja również nacisnę na gaz, także może do zobaczenia na Dominikanie. Będę budowała obok. Chętnie się podzielę tym, co ja robię. To, czy komuś to się przyda, czy nie, to rezultatów gwarantować nie mogę. Wszystko zależy od nas, czy to zastosujemy. Wszyscy generalnie wiedzę mają, ale nikt nic często nie robi. Tak, a druga rzecz, że to, co działa mi, nie znaczy, że będzie działać do kogoś innego. Tak? To prawda. Dobrze, powiedzmy Marek, bo w każdym biznesie nieraz słyszymy o tym, że porażki są ok, że musimy być przygotowani na to, że będą odmowy, będą błędy, że musimy iść do przodu, że nie możemy się załamywać. Natomiast moment, kiedy faktycznie przedsiębiorca spotyka się z tym, że coś nie idzie zgodnie z planem, nieraz powoduje pewne frustracje i taką blokadę w ogóle w działaniu. Pamiętam, na którymś z wydarzeń ktoś zapytał Ciebie na temat tego, czy według tak jakby, czy Samana buduje się według planu, czy wszystko tam jest w porządku. I tak fajnie odpowiedziałeś, że według planu nic nie idzie według planu. Tak. Zgodnie z planem nic nie idzie zgodnie z planem. Tak. Dokładnie. W jaki sposób nabrałeś się tego dystansu, żeby się nie frustrować i żeby bardzo szybko się ogarnąć i iść do przodu? Tak, to kilka poziomów dotykamy, ponieważ po pierwsze w zarządzaniu projektami, szczególnie tak wczesnym etapie, szczególnie w przypadku startupów, planowanie nie służy temu, żeby przewidywać przyszłość i ustawianie planów na pewno nie jest od tego, żeby się potem chwalić z tym, że wpasowaliśmy się idealnie, bo otoczenie zmienia się dynamicznie, planowanie jest tylko po to, żeby sobie ustrukturyzować metodologię podejmowania decyzji, jak się wszystko zmienia. Mm-hmm. To jest bardziej chodzi o kontroli i zarządzanie w czasie rzeczywistym decyzjami niż przewidywanie rzeczywistości. To dokładnie musi być tak, jak sobie zaplanowałeś. Dokładnie. Im więcej czasu spędzamy na planowaniu, tym lepiej, nawet jeśli na koniec dnia wyjdzie coś zupełnie innego. Podobno jak, nie wiem kto to powiedział, a jakiś to był taki fajny cytat, który u mnie wybrzmiał, że jak masz 100 dni na wycięcie lasu, to poświęć 99 dni na szlifowanie noża, czy planowanie, przygotowywanie. Mówimy też o porażkach, tak? To są porażki czy jakieś przeciwności losu na poziomie taktycznym, takie, które nam się dzieją na co dzień, i na poziomie strategicznym, takie, które no, pokazują konsekwentnie, że coś nie idzie. I w moim przypadku to, co działa, to po prostu podejmowanie bardzo dużej ilości decyzji, i wykonywanie bardzo dużej ilości prób, bo zakładając, że nie jestem idiotą, to próba, która daje negatywny efekt, sprawi, że druga próba będzie już inna. I ja sobie to na takim poziomie analitycznym to dopowiedziałem, głównie dzięki temu, że kiedyś przeczytałem książkę o podrywaniu, jak byłem mały, byłem gówniarzem, bo bardzo chciałem być bardziej popularny wobec dziewczyn. I pamiętam, że w tej książce... Książka, którą Marek poleca? Tak, nie pamiętam tytułu, ale miałem tam 20 parę lat i wiadomo, że i wtedy mierały mnie drogie auta, drogie garnitury i to, ile dostanę numerów telefonu na imprezie, bo trochę leczyłem kompleksy. W każdym razie tam wybrzmiało to, że chłopacy, którzy są najbardziej popularni, chodzą na większą ilość randek, to nie są ci, którzy są najbardziej skuteczni procentowo, tylko ci, którzy dają sobie największą ilość szans, czyli podchodzą do największej ilości kobiet. I to bardzo mi wybrzmiało i przekładam to na biznes.
duża ilość decyzji, zakładając, że zawsze ją analizujemy, przełoży się na dużą ilość dobrych decyzji w czasie. Na poziomie emocjonalnym no, trzeba mieć praktykę. U mnie pomogło to, że byłem agentem ubezpieczeniowym, czyli dostawałem w ryj przysłowiowy. Codziennie. Co ty mi pan wciskasz, tak? Wielokrotnie. I to po prostu potem staje się rutyną. Uważam, że tego typu praca jak agent ubezpieczeniowy, czy jakiś tam kelner, czy nawet ktoś, kto roznosi ulotki. Agent nieruchomości też bardzo dużo dostaje odmów. Oczywiście, że tak. Tak? To musimy się, nauczyć się oddzielać, że to jest decyzja, czy to jest odmowa naszej ofercie, a nie nam. Ta osoba, która nam odmawia, nas nie zna. A nawet jeśli nas zna, to ona nie odmawia, to co ona o nas myśli nie dotyczy tego, kim my jesteśmy, tylko co u niej w głowie się dzieje, patrząc na nas. Bardziej informacje o niej, tak. To jest więcej o niej. To o tym pisze świetnie Carl Jung. Polecam książki tego psychoanalityka, ale nie są łatwe. Więc to jest miks starania się nie być idiotą i zmiany podejścia, jeśli coś nie wychodzi, w połączeniu ze świadomością, że to jest konieczne, żeby popełniać błędy, w połączeniu z praktyką, która nas wytrenowała do tego, żeby sobie radzić, w połączeniu z jakąś tam umiejętnością oddzielenia tej strefy emocjonalnej od praktycznej. To był poziom taktyczny, czy takie codzienne nieprzeciwności. Takie roczne, takie konsekwentne na poziomie strategicznym przeciwności, że w firmie coś nie idzie, bo kierunek może jest zły, no to czas pokaże, czy warto było być wytrwałym, czy warto było w pewnym momencie zmienić strategię firmy, odpuścić ten rynek, odpuścić ten produkt, dzwonić kogoś, może zamknąć firmę, zrobić coś innego z wykorzystaniem doświadczeń. To jest bardzo ciężkie. To jest i tutaj nie ma złotych rad. To tylko czas pokaże, czy to była głupia decyzja, czy genialna, że w danym momencie zdecydowaliśmy się zamknąć. Ale widzimy jakieś wskaźniki, to co jest na rynku, jaki jest popyt, żeby pewne rzeczy przewidywać, prawda? Tak, ale wiesz, to jest z kolei bardzo ogólna dyskusja, bo zawsze można się kłócić, że a może akurat na upadającym rynku ty będziesz w stanie zbudować swoją przewagę i będziesz liderem na bardzo małym rynku, nie? To jest znowu ta dyskusja. Okay, czy to mamy tutaj bardzo duże ryzyko, tak? I... Tak. To na pewno wiele ciężej o złote rady. Ja nawet nie wiem, nie? Jakby u mnie... I znowu, jak ja analizuję swoją przeszłość, to ja mogę powiedzieć, że jestem tu, gdzie jestem, więc jestem szczęśliwy. To znaczy, że każda decyzja była super, nie? No bo nie mamy grupy kontrolnej. Nie ma Marka, który rok temu podjął inną decyzję, żeby porównać, gdzie jestem teraz. Może w jakimś innym wszechświecie, tak? Jestem, ale jeśli teoria multiversu działa. Ale nie mamy opcji na analizowanie tego drugiego wszechświata. To było ciekawe, nie? Więc no tak opowiadałem naokoło, ale to jest... Tak chyba jest, że to jest taka góra złożona z wielu warstw farby, nie? Różnego rodzaju lekcji i takich trików, czy zasad, których się trzymam. Podejmować próby. Tak. To, co mi też pomogło, to czytanie biografii, w których zdałem sobie sprawę, że sukcesy ludzi, których stawiam na piedestale, nie wynikają z tego, że są półbogami albo urodzeni w czepku, tylko czytanie biografii paru osób otworzyło mi oczy, że oni rzeczywiście próbowali nie dwa razy więcej, nie pięć razy więcej, ale często 20 razy więcej, niż mi się w ogóle wydawało, że to jest normalne. Tak? I tu mi się przypomina przykład Wojciecha Sobieraja, który zakładał Alior Bank. Mimo tego, że on był prezesem jakiegoś innego banku i chciał założyć nowy bank w Polsce, to on był podobno 60 czy 70 spotkań i dopiero 70 fundusz powiedział: OK, dobra, pogadajmy dłużej, wyłożymy kasę. A Jeff Bezos, który na samym początku chciał otwierać księgarnię internetową i on zbierał pieniądze w latach 90., kiedy musiał tłumaczyć, co to jest internet. Oczywiście mu było łatwiej, bo był inteligentny, pracował w banku i tak dalej, ale on nie dostał pieniędzy z funduszu inwestycyjnego, on musiał zebrać pieniądze z tego, co on mówi, od 20 rodzin. A żeby dostać pieniądze od 20 rodzin, czyli wujkowie, ciocie i tak dalej, no to musiał podobno spotkać się z 60 rodzinami. Z rodziną to może być trudniej niż z bankierami. No tak, oczywiście. Ja pamiętam, jak był agentem ubezpieczeniowym. Sprzedać coś osobie obcej z ulicy jest o wiele ciężej niż cioci na przykład, bo jeszcze jest tam jakaś duma, nie? Więc ja byłem w takim pozytywnym szoku, że jak oni musieli robić takie rzeczy, no to ja trochę wyglądam głupio, że się zniechęciłem, bo 5 osób powiedziało mi nie przez telefon, więc teraz już mam problem z wykonaniem telefonu numer 6. Tak, tutaj fajny wątek właśnie nacisnęłeś na temat dumy, bo ostatnio dosłownie rozmawiałam z moim kolegą, który też działa w nieruchomościach i buduje. Jedyna rzecz, która go blokuje po to, żeby gdzieś tam to skalować razy 10, razy 20, to jest kwestia finansowania, bo on wprost mówi, że
słuchaj Natalio, ja nie będę chodził i prosił pieniędzy. Nie, ja nie będę. I tak jakby właśnie będąc w biznesie, myślę, że to jest bardzo ważny taki element, żeby sobie przepracować, że to jest okej, że my pozyskujemy kapitał. Że to nie jest poniżające, tylko to jest właśnie strategiczne podejście do tego, żeby skalować cokolwiek. Tak. No to jest jakby dość unikalne podejście prezesa, który mówi, że on nie chce pozyskiwać pieniądze do skalowania od inwestorów, ponieważ z przyczyn personalnych wstydzi się prosić o pieniądze. Tak? Tak. Jest wiele powodów, dla których może nie warto brać pieniądze od funduszy, a lepiej jest rosnąć organicznie. To zależy od specyfiki twojego biznesu. Ale to, że ty masz jakieś problemy z dzieciństwa, oczywiście nie wiem, czy twój kolega ma, ale wiesz do czego pije, tak? Tak, tak? Możesz mieć osobowościowe predyspozycje niezwiązane z firmą i one wpływają na twój biznes, to trochę brzmi jak loteria, nie? Bo może być tak, że on pozyska kasę, albo nie pozyska, będzie się rozwijał organicznie i dzięki temu stanie się miliarderem, ale to będzie przypadek, tak? No i to będzie bardzo długo, tak? No bo te pieniądze pomagają nam rosnąć szybciej. Tak, a w jego przypadku być może czas jest kluczowy, bo wchodzi na rynek inwestor, który ma więcej kasy, może jest na rynku, na którym zwycięzca bierze wszystko i ja, szczególnie w branży internetowej, widziałem wielokrotnie przypadki, w których biznesy świetnie zarządzane, biznesy, które dawały lepszą wartość klientowi za mniejsze pieniądze, upadały tylko dlatego, że pojawił się konkurent, który miał więcej kasy na rozwój i tą mniejszą, lepszą firmę zdusił. Tak? Więc nie zawsze chodzi o bycie lepszym za mniejsze pieniądze. Wspominałeś też o tym, że bardzo ważnym jest elementem planowania. Jak u Ciebie wygląda taka rutynowe planowanie? Jak często sobie planujesz, nie wiem, dzień, rok, co miesiąc? Co robisz? Planowanie nie jest moją najmocniejszą stroną. Dlatego masz asystentkę. Tak, zgodnie z dowcipem, nie mam MBA, a moja asystentka ma, tak? Moje planowanie polega na tym, że mam dość dobrze rozpisany Excel, bo ja sobie lubię wszystko wizualnie rozpisywać w Excelu i przesuwać komórki, mimo tego, że tam nie są tylko liczby, tam też są słowa. I mój Excel pomaga, to jest moja taka trochę moja mind mapa, to jest opcja wszelkich możliwych projektów z ich potencjalnych rezultatów w czasie. Patrzę trochę na to, co się dzieje w firmie teraz, dostając raporty, spotykając się z ludźmi, patrząc w systemie na liczby i patrzę na te liczby, co się dzieje teraz i patrzę na te projekty, które mamy zaplanowane. Czyli to bardziej masz wizję rozpisaną tam? Tak, to jest bardziej wizja. I mówię strategicznie do siebie, ze sobą, okej, to w którą stronę powinniśmy pójść, biorąc pod uwagę, co się teraz dzieje. Nie mam innej, bardziej takiej skomplikowanej metodologii. Ja jestem takim typem przedsiębiorcy, że jak jest problem, to ja rzucam wszystko, idę rozmawiać z ludźmi, z klientami i tak dalej. Inny rodzaj przedsiębiorcy, prezesa, jest taki, że jak jest problem, to jego nie ma. Ogląda Excela, zagląda w liczby, otwiera faktury, tak? Jakby patrzy do silnika, a ja rozmawiam z kierowcą, załóżmy, tak? Czy w tym przykładzie, tak? Jeśli a z czego to wynika? Z predyspozycji, z doświadczenia, każdy z nas ma swoje mocne strony. Oczywiście to pewnie jest ryzykowne, jeśli robisz tylko jedno, a zapominasz o drugim. Warto mieć osobę, która cię uzupełnia. Ale pytałaś o planowanie. Ja też uważam, że planowanie zbyt dużo do przodu nie do końca ma sens, bo jakby planowanie nie polega na przewidywaniu przyszłości. Planowanie służy temu, żeby zwizualizować sobie w taki sposób pragmatyczny wszelkie możliwe scenariusze i reagować na to, co się dzieje w tym momencie i szybko aplikować scenariusz ABCD. To, czy na koniec dnia, czy na koniec roku, czy dekady odjedziemy od oryginalnego planu od 5 czy od 1000%, nie ma absolutnie sensu, tak? Bo zmieniło się otoczenie. A żyjemy w czasach, w których otoczenie zmienia się coraz szybciej i często jest tak, że jak sobie planujemy długofalowe gole, których się trzymamy zbyt sztywno, to możemy sobie zabrać jakieś fajne możliwości, no bo za rok możemy móc o wiele więcej. Więc głupotą jest trzymać się za rok rzeczy, którą sobie ustaliśmy teraz, skoro wtedy za rok już możemy więcej. To chyba Tim Ferriss też o tym pisał, że on sobie nie stawia celów, tylko patrzy właśnie na to, co się dzieje w tym momencie wokół niego i co jest dla niego teraz priorytetem, a jakie ma na wokół siebie opportunities. To ze mną zarezonowało, ale znam też osoby, które sobie bardzo dokładnie planują i są zadowolone. Ja mam bardzo duże FOMO w biznesie i dla mnie byłoby głupotą często pewnych celów
nie osiągać, tylko dlatego, że trzymam się sztywno jednego, chyba że ten mój sztywny cel jest tak ambitny. Więc trochę właśnie dlatego, żebym ja trzymał się jednego celu, ustawiłem sobie bardzo ambitny cel dla mnie, czyli zbudowanie prywatnego miasta, tak, na 10 tysięcy mieszkańców. Czyli to jest cel bardzo duży, który ma bardzo duży stopień skomplikowania. Jednak coś planujesz. Tak, ale widzisz, ale planuję jakby rezultat, a nie drugą ścieżkę, nie? Jakby, jeśli to wyjdzie, to zbudujemy miasteczko na 10 tysięcy mieszkańców, spełnię swoje cele ambicjonalne, ale też bardzo dużo zarobię. A jeśli zrobię to w taki sposób, jak sobie wymyśliliśmy ze wspólnikami, czyli miasto w zgodzie z naturą i tak dalej, to ten cel jakby jest mega ambitny, że ciężko byłoby mi teraz na ziemi znaleźć coś, co może to przebić. I gdyby w tym momencie, jak zadzwonił do mnie Jeff Bezos i powiedział, że mój prezes, którego sobie wybrałem na Amazona, jest słaby i chciałbym ci zaproponować, to ja bym odmówił. Ja wiem, że osoby się teraz będą śmiać pewnie, albo nie każdy będzie mi wierzył, ale nie ma w tym momencie takiej pozycji na świecie, nawet prezesa Google, który ja bym teraz wziął, żeby odpuścić swój projekt, w którym obecnie siedzę. Mm-hmm. Bo tutaj spełniam wszystkie swoje marzenia, a na dzień dzisiejszy, a propos tego, jak chcę żyć, jak prowadzić biznes, w czym się, w co się angażować, oraz to, ile mogę zarobić. I ja jestem szczęśliwy dzięki temu, że taki cel sobie ustawiłem. A właśnie na temat biznesu i celu, czy w momencie, kiedy podjąłeś się tego bardzo ambitnego planu zbudować prywatne miasto, czy myślałeś też o tym, ile zarobisz? Czy bardziej ten cel wynikał z jakichś takich głębszych, większych, takich wewnętrznych ambicji? Ani razu w planowaniu swoich biznesów nie myślałem o tym, ile zarobię. To, ile zarobię, wychodziło wtedy z Excela, kiedy fundusz inwestycyjny albo inwestor, który powiedział mi, dobra, zainwestuję, to weź to policz. Mm-hmm. Okay. W przypadku nieruchomości poziom komfortu, że na pewno to się dorobimy, jest duży, no bo to są nieruchomości. Tak? W przypadku startupów to było ciężkie. I prawda jest taka, że w startupach się bardzo ciężko robi pieniądze. My oczywiście znamy z prasy case'y ogromnych fortun. Najcięci sukcesów, tak. Sukcesów. I rzeczywiście na przemianach technologicznych i politycznych najczęściej tworzą się nowe fortuny, ale to procentowo jest bardzo mało odsetek. Więc statystycznie sam fakt, że ja siedziałem w startupach tyle lat, to tylko pokazuje, że nie sprawdziłem statystyk a propos tego, jakie jest prawdopodobieństwo zarobienia większych pieniędzy szybciej. Nie? W nieruchomościach to jest na pewno, to prawdopodobieństwo zarobienia większych pieniędzy jest większe, tylko jest większa nuda i tak dalej. A ja sobie tą nudę trochę naprawiłem w tych nieruchomościach, decydując się na budowę kolejnego hotelu czy remont kamienicy, tak, tylko zrobienie czegoś ciekawszego. Nie? Czyli sobie stworzyłem idealny świat, w którym połączyłem to, co kocham w startupach, z tym, czego mi tam brakowało, czyli właśnie to, co dają nieruchomości, czyli ta stabilność, dostęp do większego kapitału i tak dalej, i tak dalej. A czy zastanawiałeś się kiedyś, no bo ty jesteś seryjnym przedsiębiorcą, ty działałeś w bardzo różnych branżach, byłeś w różnych biznesach, jakie cechy takich ludzi na przykład odróżniają od przedsiębiorcy, który przez całe życie działa wyłącznie w jednej branży, w jednym mieście, w jednym biznesie? Czyli coś różni takich przedsiębiorców, no podejrzewam, że tak. Tak może być, ale też niekoniecznie. Jeśli patrzymy na case studies przedsiębiorstw i przedsiębiorców, którzy byli długo w jednej firmie i byli na jej czele, to najczęściej są to firmy, które osiągnęły pewien status lidera w danej branży i są w stanie obronić. Znowu, ja mówię ze swojego przykładu. I przedsiębiorcy, którzy są 20 lat na pozycji jednej firmy, to są przedsiębiorcy, którzy boją się zaryzykować jeszcze raz, bo są tak przywiązani do swojego sukcesu w tej firmie, że boją się spróbować jeszcze raz, żeby się nie okazało, że wcale nie są takimi dobrymi przedsiębiorcami. Bo wyszłem tylko raz. Albo bardzo kochają ten swój biznes. Albo ten biznes cały czas tak dynamicznie rośnie, że to jest tak jakbyś... Są firmy, które tak szybko rosną, tak się rozwijają, że to jest tak jakbyś co roku prowadziła inny biznes. Jeśli pracujesz w branży rozwijającej się, twoja firma zdobywa nowe rynki, wchodzi na nowe rynki, buduje nowe produkty, przejmuje konkurencję, to ty co roku pracujesz w innej firmie, mimo tego, że ona się tak samo nazywa. A przedsiębiorcy, którzy często zmieniają branżę, to są albo goście z małą, dużą cierpliwości, ja tak miałem długo, albo są to przedsiębiorcy, którzy szukają okazji i często to, co zbudują, sprzedadzą, idą dalej, mają taki trochę
mindset konsultanta. I często przechodzenie z jednej branży do drugiej jest bardzo wartościowe, bo możesz czegoś ciekawego się nauczyć tam i przenieść tą wiedzę. Albo cały czas szukają czegoś dla siebie, albo cały czas szukają tego sukcesu. W moim przypadku to była mieszanka na początku braku doświadczenia, dojrzałości, cierpliwości. Ze szybko odpuszczałem firmy. A potem to było szukanie czegoś, czym naprawdę się zakocham, w którym to, co ja lubię robić, też przynosi pieniądze. Czyli ja wiedziałem, że ja lubię zmieniać czegoś w branży szybko, lubię dysruptować tę branżę. Lubiłem to robić dzięki internetowi. W branży pogrzebowej nie wyszło, to był zły timing. W branży dachowej o wiele lepiej to wyszło. Więc ta branża dachowa mi sprawiła, że zakochałem się w branży nieruchomościowej. Nie? Więc jakby za każdym kolejnym biznesem nauczyłem się, jakby byłem coraz bliżej znalezienia tego idealnego tego swojego 20-letniego biznesu. Piękne. Wszystko na to wskazuje, że to jest samana. A powiedz mi proszę Marku, no bo masz bardzo dużo pewnie na swoich rzeczach, wiele zadaniowości, przytłaczające informacji, często dzwoni telefon. W jaki sposób ty zarządzasz swoim czasem, a jak ustalasz sobie priorytety? No ja musiałem sobie z tym poradzić. U mnie telefon często nie dzwoni. U mnie jakby prawie nikt nie zna mojego telefonu. Jeśli u mnie dzwoni telefon, to jest tylko emergency. Rzeczywiście, my żyjemy w czasach, któreś tam ludzie dzwonią cały czas albo piszą, tak? Mam prywatny WhatsApp tylko dla rodziny i najbliższych współpracowników i służbowy WhatsApp, bo ludzie zaczęli mieszać WhatsApp z telefonem i z mailem i po prostu się robił jeden wielki miszmasz. Ja nie wierzę w wielozadaniowość. Ja robię rzeczy po kolei i na koniec dnia zrobię więcej, niż gdybym próbował robić rzeczy naraz. Okej, wycofuję, co powiedziałem. To nie jest tak, że nie wierzę w wielozadaniowość. U mnie to nie działa. Ja nie sprawdzę maila, nie sprawdzę WhatsAppa, dopóki nie zjem tej porannej żaby, czyli nie zrobię wszystkiego, co wiem, że muszę zrobić, żebym przybliżył się nawet o 1 mm do realizacji tych dużych celów. I nie zajrzę do swojej listy zadań, dopóki nie wypluję z głowy wszystkiego, co mi w głowie siedzi. Dlaczego jeszcze cały czas o tej osobie myślę? No więc albo teraz zareaguję, bo coś mi siedzi w głowie, jakieś zadanie, i albo zareaguję wykonując to zadanie, albo zareaguję zapisując to zadanie jako na później. Nie? Więc staram się najpierw zjeść tą żabę, absolutnie wyłączam się od notyfikacji, z rana nie sprawdzam niczego. Co robisz z rana? Z rana wstaję, staram się wstawać ze słońcem, albo wstawać wtedy, kiedy wstaję bez budzika. Zakładając, że nie jestem leniem, to moje ciało mi powie, kiedy wstać, żeby być wypoczętym. Dlatego nic nie planuję na pierwszą połowę dnia, takich rzeczy stricte sztywnych. Jak wstanę, to pierwsze co robię, to staję na swojej desce z gwoździami, bo to jest takie przepłukanie układu nerwowego. Potem zimny prysznic, a jeśli mam czas, to idę na siłownię pobiegać, żeby się spocić. Najczęściej słucham jakiejś dobrej muzyki, żeby się pobudzić. Mam zaplanowaną też medytację. Najczęściej poranna medytacja to jest wizualizacja swoich celów i wdzięczność za to, że jakby wdzięczność, żebym miał pozytywne nastawienie, tak, za to, co mam. I nawet słuchałam to, chyba wrzucałaś kiedyś na Insta. 5 minut wdzięczności. Tak. To jest super. I wtedy siadam sobie w biurze. I wtedy coś masz biuro? Znaczy w biurze w cudzysłowie. Nie? Tam, nad oceanem. Tak, w jakimś miejscu, gdzie nikt mi nie przeszkadza. I wtedy albo od razu się zabieram za jakąś taką żabę, typu muszę napisać ten dokument, muszę wysłać taki długi e-mail. Czyli coś najbardziej trudnego, największego, najbardziej istotnego dla tego biznesu, coś tak? Tak, a jednocześnie coś, co wymaga skupienia, spokoju i świeżego umysłu. Czasami, niestety coraz częściej, sprawdzę też maile czy notyfikacje, ale tylko po to, żeby się upewnić, że nic się nie pali. Nie? I potem od razu wracam, ale mówię o modelowym dniu. I dopiero wtedy, kiedy poczuję już zmęczenie, bo już przestaję działać na takich tak kreatywnie. To najczęściej już jest 13, 14. Wtedy zjem coś, bo ja nie jem śniadań. W zależności od tego, jak jestem głodny, to zjem coś większego albo tylko szejka. I najczęściej druga połowa dnia to już jest czas na spotkania i telefony. Bo dla mnie jakby spotykanie się z ludźmi dodaje trochę energii też na początku, potem jesteś wypruty. Ale spotkania... Druga połowa dnia. Na to mam jeszcze jakoś więcej energii. Nie? Ja mam tak identycznie, że z rana trzeba zrobić takie rzeczy najważniejsze, i które wymagają skupienia i myślenia. A wieczorem, to czy tam drugie połowie dnia właśnie spotkanie z ludźmi, bo gdzieś tam to już... Tak. No to jesteś po prostu zawsze gotowy. Nie wiem, u mnie takie jest. Tak. To każdy ma... To dotyczy naszego genotypu też, nie? I tego...
Podobno to wynika z tego, że kiedyś mieszkaliśmy w jaskiniach, to było bezpieczniejsze dla ludzi, że spaliśmy w różnych porach, bo mogliśmy się uzupełniać na wartach, nie? Mm-hmm. Ale to jest taka, wiesz, to jest takie trochę zgadywanie, nie? Skąd to się wzięło u nas, ale rzeczywiście lubią. Ludzie mają różne obszary aktywności o różnych porach dnia, więc warto to sprawdzić. Co jeszcze? Lubię też zrobić sobie trening drugi, albo wieczorem, albo w drugiej połowie dnia, bo po treningu też zawsze czuję więcej energii. Codziennie trenujesz? Codziennie co najmniej raz muszę się spocić na siłowni, tak? Bo gdzieś tam biegają. Co najmniej raz, idealnie dwa razy. Tylko to nie są długie treningi. To jest czasami nawet 15 minut, jak nie ma więcej czasu. Ale do pierwszego potu, do pierwszego podniesionego rytmu serca. Czy to wynika właśnie z jakiejś tam decyzji, którą podjęłeś? Dlaczego tak? Dlaczego musisz poczuć pot? Bo to znaczy, że ciało się pobudziło, układ nerwowy się pobudził, masz więcej tlenu w krwi więcej i tak dopaminy? Dalej. Czy więcej dopaminy? Trochę też, tak, tak. To się wydaje dużo, ale ja zawsze, gdziekolwiek mieszkam, zawsze mam siłownię pod nosem. Siłownia albo las, albo plaże, cokolwiek. Byleby nie tracić czasu na dojazd. Więc dojście na siłownię z powrotem to u mnie 3 minuty, więc to nie generuje dużej ilości czasu. Co jeszcze? Jak jestem wkurzony, to staram się mieć zawsze komfort zrobienia sobie przerwy, tak? Czy spacer, czy medytacja, cokolwiek. Bardzo na bieżąco sprawdzam to, jaka emocja mną kieruje. W sensie mam w telefonie taki alarm, który co godzinę dzwoni, który zadaje mi pytanie, czy przypadkiem jestem wkurzony. Jak się czujesz? Okay. A nie, jak się czujesz, tylko bo jak się czujesz, to jest takie pytanie, no albo czuję się super, albo źle, nie? Co czujesz? Jest fajne pytanie, nie? Czy czujesz smutek, dumę, wstyd, frustrację. Wkurzenie, frustrację, tak. I co wtedy robisz, jeżeli czujesz jakąś emocję, która nie jest, że tak powiem, pozytywną? Najczęściej nie robię nic i czekam. W sensie, no dobra, no czuję wkur, albo czuję to. Po prostu czekasz, nie? Podobno to zależy trochę od twojej kondycji emocjonalnej, tak? Te emocje nie trwają więcej niż parę minut. Nie wiadomo, jakie by nie były. Jeśli jesteś w stanie usiąść, poddychać... Jeżeli jesteś mega wkurzony, to może to trwać dłużej. Spróbuj. Spróbuj. To pytanie, co ty robisz, tak? Czy cały czas się nakręcasz, myślisz o tym? Czy jesteś w stanie usiąść, zamknąć oczy, wziąć parę głębokich oddechów? I ja się nauczyłem sam na sobie, że nawet największe wkurwy mogą odejść bardzo szybko. Tylko to jest kwestia treningu. Tak, tylko ty mówisz właśnie, że po prostu zobaczyć i nic nie robić. Ja bardziej stosuję właśnie, żeby zauważyć tę emocję i w zasadzie powydychać, uwolnić się od siebie, żeby w ogóle przestać ją czuć, nie? Czyli nie mogę powiedzieć, że nic nie robię, żeby ona przeszła. Jak powiedziałem, nic nie robić, to nie reagować, może tak, nie? Nie reagować, nie nakręcać nie się. Nie nakręcać jeszcze bardziej. Nie wysłać tego maila, nie rozmawiać już z tą osobą, tylko jakby nacisnąć pauza w życiu, tak? W którym danym momencie się dzieje i wyłączyć się, stanąć obok. To u mnie działa. Bo ja miałem historię podejmowania głupich decyzji właśnie na wkurze, na wkurwie, nie? Wybaczcie to słowo. Bo to jest 5 sekund przy przyjemności, tak? Pokazać komuś, że ja się miałem rację, pokazać komuś, gdzie jest jego miejsce i tak dalej. Ale to jest jakby długofalowo, to nie ma sensu. Więc to mi bardzo pomogło na poziomie codziennym. A czy właśnie kwestie z tymi emocjami, czy ty zawsze to umiałeś? Czy doszedłeś w pewnym momencie właśnie, w jaki sposób doszedłeś do tego, że jednak podjąłeś decyzję, że warto nauczyć się pracować z tymi emocjami? Bo to raczej nie jest od początku, tak? Że osoba absolutnie przychodzi do biznesu i od razu uzyskuje narzędzia do oczywiście pracy. Oczywiście, ja byłem w tym beznadziejny, nadal jestem, tak? Tylko teraz może na 10 razy, kiedy coś się ze mną dzieje, to może reaguję dobrze 4, 5, 6, a kiedyś to było 10 na 10, tak? Po prostu staje się konsekwentnie coraz lepsze, ale to jest długa i powolna droga. Nie, to był element edukacji. Jak mi stuknęła 30, to zacząłem bardzo interesować się swoim zdrowiem. Zacząłem bardzo na ten temat czytać i obiecałem sobie, że będę spędzał więcej czasu teraz na edukację na temat zdrowia, bo celem było longevity, życie dłużej, zdrowiej. I jak już się wkręcasz w zdrowie i czytasz odpowiednią literaturę, a nie tylko tam magazyny, jak to, wiesz, biceps zwiększyć, no to siłą rzeczy dojdziesz do zrozumienia, że elementem istotnym zdrowia fizycznego jest zdrowie psychiczne. No i potem ze zdrowia psychicznego zaczęła się edukacja o zdrowiu psychicznym, rozwój osobowy, duchowość, ale też zarządzanie emocjami i tak dalej, i tak dalej. Więc to, u mnie to się zaczęło od fizycznego, skończyło się na psychicznym. I zrozumienie, że tak jak musisz ze swoim ciałem chodzić na siłownię i na check-upy, tak? Czy badać krwi,
Tak samo ze swoim zdrowiem emocjonalnym i psychicznym chodzisz na siłownię. Dla mnie medytacja to jest taka trochę siłownia dla głowy albo spa dla głowy. Tak samo chodzi się na check-up, tak? Jak nie boję się chodzić na badania krwi, tak samo jak nie boję się chodzić do psychoterapeuty regularnie, który czasami rozmawiamy godzinę, czasami pięć, a czasami trzy minuty. No dobra, wszystko jest okej, wróć za miesiąc. A czy możesz polecić jakieś książki związane właśnie z pracą nad emocjami, dbaniem o swój stan wewnętrzny? Oj, tego jest masa. Wiem, ale coś co... Eckhart Tolle, Potęga teraźniejszości. Jest świetna książka, nie znam tytułu polskiego, ale po angielsku to jest Untethered Soul. Four Agreements, świetna książka. Nie pamiętam teraz więcej. Możemy dosłać potem w komentarzach. No. Dobrze, to doślemy na pewno. Love yourself as if your life depends on it. Kochaj się tak, jakby twoje życie od tego zależało. To jest ta książka, którą przeczytałem. Bardzo fajna. No, pięknie brzmi. Marku, a tak jeszcze na koniec. Powiedz, w jaki sposób dbasz o swój rozwój osobisty, taki duchowy? Czy może masz jakiegoś mentora? Czy udzielę się w jakichś społecznościach? No wiem, że jesteś w Loży Kapitalistów. Tak. Tak, traktuję siebie jako biznes i to się zaczęło od traktowania wyników krwi. To jest taka sama waga jak wyniki w firmie, więc zainwestowałem duże pieniądze w asystentkę, na którą outsourcuję swoje rzeczy osobiste. Dzięki temu mam więcej przestrzeni na tematy ważne. Mam de facto dwie asystentki, jedna typowo personalna, druga jest w firmie i to jest najlepiej zainwestowany pieniądz. Mam osobę, która ma takiego personalnego trenera, z którym się widzę powiedzmy raz na miesiąc, który bierze mnie na siłownię i tylko upewnia się, czy nie robię głupich ćwiczeń, czy nie straciłem formę, żeby robisz się poprawnie. Nie skrzywdzić. Tak. W związku z dziaricą, czy nie, w związku ze związkiem z dziaricą, okay. My mamy psychoterapeutę tylko od tematów związkowych, bo mieliśmy swoje problemy, jesteśmy już razem 6 lat. I teraz też mamy takie regularne check-upy, które czasami zajmują więcej czasu, czasem mniej. To jest jeden z największych paradoksów życia, że jak uczymy się jeździć autem, chodzimy na kurs, jak uczymy się grać na pianinie, mamy nauczyciela, a mamy zamiar spędzić z jedną osobą 40 lat swojego życia, a i zakładamy, że nauczymy się same. Nie? To jest po prostu idiotyzm. Polecam spędzać czas nad nauczeniem się życia w związku. I mam też osobę, miałem typową osobę, psychoterapeutę od uzależnień, który, i to był taki bardzo, miałem taki rok w życiu, kiedy bardzo się skupiłem na swoich uzależnieniach. To było uzależnienie od pracy, od imprez, tak? I je rozpracowałem. Teraz to już nie jest takie potrzebne, ale to jest znowu taki check-up. I mam takiego coacha, coachkę, która mnie po prostu bardziej prowadzi od tematów duchowych, nie? To jest taki rozdział, to jest taki pięć osób, chyba pięć czy sześć osób wymieniłem od rozwoju. A właśnie współpracujesz bardziej z ludźmi z Polski, czy tam z ludźmi, nie wiem, z całego kraju, anglojęzycznymi? To są wszystko Polacy. Polacy. I zdałem sobie, próbowałem wielokrotnie z osobami z innych krajów. Ta spójność kulturowa i fakt, że wychowaliśmy się na tych samych bajkach i mamy te same archetypy w głowie, sprawia, że dogadujemy się na zupełnie głębszym poziomie niż nie wiem, z Hiszpanem, czy z Dominikańczykiem, czy z Nigeryjczykiem, bo miałem też takiego psychologa. Co nie znaczy, że nie znajdziesz kogoś, z tym się świetnie dogadasz, tak? Ale w moim przypadku o wiele lepiej to działa, żeby robić biznes. Biznes z Polakami też. Oczywiście pod świadomością już to chciałem powiedzieć, ale w tych tematach też to są Polacy. Ci, którzy pracują najbliżej mnie. Tak jeszcze na koniec, przypomniało mi się, że nie tak dawno na swoim Facebooku napisałeś, że zamówiłeś sobie Porsche? Dobrze mówię? Tak. Zamówiłeś sobie Porsche, więc musisz zarobić kilkadziesiąt milionów dla inwestorów. Żeby mógł sobie wypłacić te pieniądze. Tak, czyli rozumiem, że to tak zwana nagroda za realizację swoich celów. Tak, tudzież pistolet przy głowie. Tak. Czy uważasz, że to zawsze jest jakby dobra metoda na to, żeby realizować swoje cele? To jest narzędzie. Bo to jest bardziej ciśnienie sobie stworzyłeś, tak? Tak. Ciśnienie. To jest narzędzie, to jest miecz obosieczny. I w moim przypadku ja się motywuję wizją i nagrodą. Ja się nie motywuję tym, że chcę zarobić 100 baniek i zrobić 15 milionów dolarów EBITDA tam dla swoich inwestorów. Ja się motywuję wizją, że zrobimy sobie miasteczko i będziemy tam żyć i będzie super i będą o nas pisać i w ogóle będziemy mieć pomnik. I będzie kiedyś lotnisko, i na tym lotnisku będą zdjęcia z naszych plac budów i za 40 lat ludzie będą o nas pisać książki. I to, co mnie motywuje, to, że za dziecka marzyłem o takim aucie i tego swojego 8-letniego Marka gdzieś tam przytulam w ten sposób. Nic tak nie sprawia takiej frajdy, jak realizowanie marzeń z dzieciństwa.
Czyli jakby mam te dwa narzędzia, tak? Wizja i takie, wiesz, takie prezenciki tutaj, tu i ówdzie. Jak pod choinkę w dzieciństwie. A co sądzisz o takim nagradzaniu siebie nie w długookresowym czasie, tylko gdzieś tam w takich drobniejszych etapach? No. Czy to jest fajna strategia na to, żeby bardziej siebie zmotywować do działania? Może być fajne, ale to też jest niebezpieczne, bo to jest narzędzie, które można przegiąć. To jest... Że cały czas przywiązuje się do materialnych rzeczy? Nie przywiązuje się, ale one są istotnym elementem. Mm-hmm. To jest tak jak, to jest zawsze dla mnie mieszanka. Jeśli to by były tylko materialne rzeczy, to by było źle, bo to by było nieefektywne, może inaczej. Nie? Jeśli chcesz robić duże rzeczy, to nie możesz się motywować tylko i wyłącznie materialnymi rzeczami. To jest narzędzie. To, czy coś jest... To jest po angielsku jest takie powiedzenie the dose is the poison, tak? Czy to, czy coś leczy, czy kaleczy, zależy trochę od dawki. I to samo jest z narzędziami, tak? Podam ci przykład. Mam w swojej walizce takie leki, które jak wezmę, to po 15 minutach śpię i nie budzę się przez 12 godzin, tak? Więc jeśli ja zmieniam strefę czasową dwa razy w ciągu miesiąca, to czasami muszę wziąć taką tabletkę, żeby zasnąć, żeby na drugi dzień wyzerować sobie strefę czasową i być świeży. Tylko jakbym brał taką tabletkę co tydzień, no po roku bym był uzależniony, tak? Natomiast i to samo jest z kolejny przykład z motoryzacji. Najdroższe opony, które są używane tam w autach Formuły 1, to są fantastyczne opony, jeśli chodzi o przyczepność, ale nie chcesz jeździć tymi oponami po ulicy Warszawskiej, bo one są bardzo nietrwałe. Więc każde narzędzie ma swoje wady i zalety i trzeba bardzo uważać. Nie? Moim narzędziem jest to, że ja przy łóżku mam słoik z miodem. I ja po prostu ja nie potrafię odmówić sobie słodyczy na koniec dnia. Ale znalazłem sobie złote rozwiązanie, że jak zjem ciubatą łyżkę miodu, to jest chyba jeden z najzdrowszych, tak, sposobów na osłodzenie sobie życia. I też no, ja potrafię zjeść 5 tabliczek czekolady czasami, tak? Ale z miodem nie dam tyle rady, tak? Więc znowu narzędzie. Gdybym ja wpieprzał łyżkę miodu codziennie, to narzędzie zamienia się w coś negatywnego. My musimy się otaczać narzędziami. Jesteśmy niczym innym jak biorobotami. Narzędzia są potrzebne, trzeba być bardzo uważnym i indywidualnie podchodzić do tego, co u nas działa na krótką falę, co długofalowo jest ryzykowne i tak dalej. Bardzo dziękuję ci, Marku, za dzisiejszą rozmowę. Tak jak już u nas byłeś, to pewnie pamiętasz, mamy taką tradycję na koniec, aby życzyć czegoś naszym słuchaczom, czego życzysz sobie. Czego byś życzył? Odpowiem jak moja babcia, ale im jestem starszy, tym to jest super ważne. Życzę sobie zdrowia. Bo reszta się ułoży. Okej, w szczególności jak będą pieniądze, to w ogóle. Tak, zdrowia, szczególnie w tych elementach, na których nie mam wpływu zawsze. No. Super, bardzo dziękujemy, Marku. Dziękujemy Wam za oglądanie dzisiejszego odcinku. Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli pozostawicie komentarz, zostawicie serduszko. A jeżeli macie jakiekolwiek uwagi bądź sugestie, prosimy wysyłać na nasz mail podcast@eteria.com.pl. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy.